Proszę Państwa, ja myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy powiedzieć można, iż przyszłość będzie zależała w dużej mierze od tego, na ile świat zrozumie Rosję. Pani redaktor tutaj mówiła, dlaczego świat zachodni, zwłaszcza Rosji, nie rozumie. I efekt tego mamy dzisiaj na Ukrainie. Jak zrozumieć Rosję? To jest temat nawet i dla Polaków chyba dosyć trudno, bo my jesteśmy jednak inaczej zbudowani. Ten problem Rosji wisi nad nami, powiedziałbym, jak taka chmura atomowa i musimy z nią sobie jakoś poradzić. Dlatego zacznijmy może od tego, jak Rosjanie sami się widzą. Otóż w sierpniu 2014 roku, tuż przed wybuchem wojny, rosyjski poeta Aleksander Błoch pisał w ten sposób. W ciężki sen zapaść w pierzynie, w puch uwaliwszy się z lubością i taka ponad inne kraje, droga mi jesteś, moja Rosjo. Miłość do ojczyzny oczywiście ma różne barwy, to jest piękna rzecz. Natomiast drugi aspekt miłości Błocha do ojczyzny wyraził w roku 18, pod koniec wojny. Pisał tak. Rosja to sfinks. Czy brocząc czarną krwią, czy chmurząc się, czy grzmiąc radością, wciąż patrzy. Patrzy w ciebie, patrzy. I z nienawiścią, i z miłością. Przed piękną Europą, pośród kniej, po jarach, pośród sosen, dębów, my rozstąpimy się, by grozić jej tą naszą azjatycką mordą. Otóż z tego wynika, że w oczach czołowego rosyjskiego poeta kwintesencją Rosji jest lenistwo i dzikość. Być może ze sobą jakoś splątane. Zacznę jednak od tego, czym jest mit założycielski Rosji, bo warto się zastanowić, na ile on w ogóle jest oparty na prawdzie. Co to jest ten mit trzeciego Rzymu? Jeżeli na serio pomyśleć o tym, że pierwszy Rzym to Rzym, drugi to Konstantynopol, to gdzie był trzeci? Otóż na ziemiach ruskich tym trzecim Rzymem był Kijów, ochrzczony w roku 988. Nie wiem, czy Państwo zauważyli w przemówieniu prezydenta Zełenskiego do parlamentu norweskiego padło takie zdanie do Norwegów. My mamy wspólne korzenie. To bardzo ważne zdanie, bo Zełenski w ten sposób wytrącił ten argument, że Moskwa jest jakimkolwiek trzecim Rzymem. Trzecim Rzymem, jeżeli Konstantynopol, co prawda w tym momencie jeszcze był potężny, mówimy o roku 988, ale jeżeli w ogóle myśleć o jakimś trzecim Rzymie na ziemiach ruskich, to był to Kijów. Oczywiście historia się potoczyła trochę bardziej w sposób skomplikowany, bo pod ciosami Mongołów Kijów został zniszczony i to z Moskwy wyszła ta idea gromadzenia ziem ruskich i krzewienia prawosławia jako jedynie słusznej religii. Ale w jaki sposób to nastąpiło, to wydaje mi się warto sobie przypomnieć. Otóż pierwsza rzecz, wielcy książęta moskiewscy, jacy oni mieli związek dynastyczny z Rurykowiczami? Z tymi, co ochrzcili się w Kijowie. Otóż to było 250 lat później. Związek i Aleksandra Newskiego, i jego syna Daniła był bardzo luźny. Oni od wielu pokoleń siedzieli gdzieś tam na północy w Moskwie, wśród ludów, które nie były ani chrześcijańskie, ani prawosławne, ani nawet słowiańskie. I byli oni wasalami Mongołów. Wyzwalanie się Moskwy spod panowania mongolskiego to jest bardzo długi proces. I ten proces gromadzenia ziem ruskich przez Iwana Kalitę w XIV wieku odbywał się również pod kuratelą, coraz luźniejszą, ale pod kuratelą Mongołów. W 1328 roku
Kalita został wielkim księciem moskiewskim, ale znowu na mocy jarłyku Hana Ozbega, czyli z woli Hana, za zezwoleniem Hana. W tym czasie Kościół ruski rozpadł się, Kościół prawosławny na ziemiach szeroko rozumianych ruskich rozpadł się na trzy części. Pierwsza część, księstwo halickie, które weszło w skład korony polskiej ze czasów Kazimierza Wielkiego. Część druga, Wielkie Księstwo Litewskie. Na skutek podbojów Litwinów, którzy opanowali księstwa na Rusi kijowskiej, wyzwalając je stopniowo spod panowania mongolskiego, mieli swoją hierarchię. I dopiero trzeci ośrodek to był Włodzimierz nad Klaźbą. Nie Moskwa, najpierw to był Włodzimierz. Dopiero w 326 roku Kalita przeniósł stamtąd stolicę metropolii kijowskiej do Moskwy. Więc rosnąc w siłę i gromadząc ziemie ruskie, wielcy książęta moskiewscy korzystali z stopniowego osłabienia Złotej Ordy, ale nie byli w rywalizacji z królami polskimi i z wielkimi księżątami litewskimi górą. To był pewien wyścig o czas, to była konkurencja, jeśli chodzi o kontrolę polityczną, ale również o panowanie prawosławia. Pod koniec XIV wieku Moskwa doznała dwóch ciosów. Po pierwsze, wielki książę litewski Jagiełło wybrał za żonę nie córkę Dymitra Moskiewskiego, tylko księżniczkę wówczas, Antegaweńską Jadwigę. W ten sposób Polska połączyła się z Litwą i Litwa ta etniczna przyjęła katolicyzm, bo na południu Wielkiego Księstwa oczywiście panowało prawosławie. I drugi cios, mianowicie w 1399 roku wielki książę Witold pobił Mongołów w bitwie nad Worsklą 1399. W ten sposób właściwie Wielkie Księstwo Litewskie doszło prawie do Morza Czarnego. W tym czasie syn Dymitra, tego od rywala, że tak powiem, Antygawenów, przyłączył księstwa nowogrodzkie i muromskie, a następnie Kaługę, Wołogdę i ziemię Komiaków. Ale nadal on czerpał swoją władzę ze zgody Wielkiej Ordy. Miał jarłyk, czyli tak zwaną umowę wasalną, chociaż ten jego przywilej Wielkiego Księcia Litewskiego był już dziedziczny, a więc w pewnej mierze się uniezależnił. Rozkład Złotej Ordy pozwolił rozszerzać panowanie Moskwy, ale punktem przełomowym naprawdę był upadek Konstantynopola 1453. W tym momencie powstaje, czy zaczyna kiełkować idea tego Trzeciego Rzymu. Wcześniej w ogóle o tym nie było mowy. Zdobycie Konstantynopola przez Turków spowodowało, że do schedy po Cesarstwie Bizantyjskim zgłosiło się dwóch kandydatów. Pierwszym był sułtan turecki, który chciał przyjąć tytuł cesarza rzymskiego, no bo bizantyjski cesarz był cesarzem rzymskim, bo to słowo w tysiąc lat po upadku Cesarstwa Zachodniego nadal przyjmowali. I drugim tym kandydatem był Wielki Książę Moskiewski Iwan III. On ożenił się z dziedziczką, znaczy z księżniczką z rodu paleologów, czyli można powiedzieć dziedziczką tronu w Konstantynopolu. Czyli upadek Konstantynopola i ten krok Iwana stanowi zalążek pewnej nowej symboliki. Iwan przyjął herb dwugłowego orła, przyjął tytuł cesarza, cara i zaczął głosić stopniowo, co prawda to jeszcze Moskwa, to jeszcze nie Iwan III, zaczęła tam dojrzewać ta idea wytłumaczenia unikatowej historycznej roli Moskwy
jako tego trzeciego Rzymu. Tę ideę sformułował po raz pierwszy na początku XVI wieku mnich Filoteusz z Pskowa w liście do Wasyla III. Głównym przesłaniem tego listu, tej całej idei, była chęć przekonania cara, że jest, jak, podobnie jak cesarze bizantyjscy, protektorem jedynej prawdziwej wiary, ponieważ dwie pierwsze stolice chrześcijaństwa, Rzym i Konstantynopol, upadły. I proszę zauważyć, z czym tu mamy do czynienia. Otóż Imperium Rzymskie upadło 1000 lat wcześniej. Rzym już nie był żadnym imperium. Oczywiście cesarstwo w Europie wówczas istniało, ale ono nie miało charakteru. To nie Rzym był centrum cesarstwa. Konstantynopol natomiast pod panowaniem tureckim nadal był patriarchatem. Przejęcie przez metropolitów moskiewskich tytułu patriarchy nastąpiło nieco później, ale w tym momencie jest to połączenie tych dwóch pomysłów. Po pierwsze, to Moskwa nie tylko gromadzi ziemie ruskie, ale jest dziedzicem prawdziwej wiary, bo po pierwsze Rzym to heretycy, a Konstantynopola już nie ma. Otóż, czy Rzym to heretycy, to jest otwarte pytanie oczywiście, natomiast Konstantynopol był nadal, chociaż pod panowaniem tureckim. Moskwa przyjęła ten sztafasz tego przywódcy chrześcijańskiego, ale proszę zauważyć, dziedzicząc ten tytuł imperialny z Konstantynopola, uznała, że niezbędne jest połączenie władzy politycznej i religijnej. Rzym nie był w tym momencie żadną władzą polityczną. Natomiast Moskwa chciała połączyć ideę imperium z jedynie słuszną wiarą i to ideowy jego, że tak powiem, paliwa dodał ten pomysł na trzeci Rzym. Tyle tylko, że przyjmując tego orła, tą księżniczkę Zoe Paleolog, niewiele to zmieniło treści prawosławia rosyjskiego. Ono było w połowie ciągle pogańskie. W dużej mierze badacze historii kultury rosyjskiej twierdzą, że prawosławie rosyjskie do dzisiaj w gruncie rzeczy nosi sporo z elementów pogańskich. Takiego, jak to w mazdaizmie perskim, jest dwubóstwa. Znaczy, że Pan Bóg jest dobry i on jest chyba górą, ale zły Bóg też jest całkiem ważny. I w gruncie rzeczy to trzeba i z jednym, i z drugim się układać. Po co? Po to, żeby mieć władzę. Władza staje się nadrzędnym celem. Dlatego też w Wielkim Księstwie Moskiewskim polityka opanowała Kościół. Władza polityczna opanowała Kościół. To się stało oczywiście za sprawą Iwana Groźnego, o którym tutaj była mowa. To on, można powiedzieć, zgwałcił niezależną cerkiew, mordując nieposłusznych hierarchów i księży. I ustanowił zwierzchnictwo państwa nad cerkwią. I w tym momencie, trochę po śmierci Iwana, ale różnica niewielka, to jest rok 1589, kiedy metropolita kijowski imieniem Hiob, notabene biblijne imię, ogłosił się patriarchą Wszechrusi. Całkowicie niezależnym od Konstantynopola. W tym momencie powstały dwa ośrodki rywalizujące ze sobą. Moskwa jako rywal Konstantynopola. Idea trzeciego Rzymu była więc takim sloganem wyrażającym, powiedziałbym, dość impertynencki sposób imperialne zakusy Moskwy. Zresztą niepopartym, jak wspomniałem, realiami. Prawosławie rosyjskie nie było ani mądrzejsze, ani wyższe kulturowo czy ekonomicznie. Rosja była krajem zacofanym. I w gruncie rzeczy racją Rosji była tylko siła imperialna.
podporządkowanie cerkwi rosyjskiej, a więc wspaniałego patriarchy Wszechrusi, władzy cara, nastąpiło ostatecznie za Piotra, o którym była tutaj mowa. To jest 1721 rok, kiedy Piotr podporządkował sobie patriarchat moskiewski i to w formie nie takiej, że on był, można powiedzieć, ustawił swoją władzę ponad patriarchą. Nie. On patriarchę podporządkował czemuś, co nazwał Świętym Synodem. To było takie ministerstwo religii carskie, czyli urząd carski, który nadzorował cerkiew. Patriarcha Wszechrusi był w gruncie rzeczy podporządkowany urzędnikowi carskiemu. Tyle o tej ideologii Rosji carskiej. Co ma to wspólnego z komunizmem czy z putinizmem? No ma jedno, to o tym już tutaj była mowa. Kłamstwo, prowokacja, polityczna intryga, bezprzykładne okrucieństwo i przemoc pozostawały stale fundamentem kultury politycznej rosyjskiej. Można powiedzieć, no, w Europie Zachodniej to nie są zjawiska obce. We wczesnym średniowieczu tam się nieźle działo też, jeśli mówimy o politycznej intrygi, prowokacje, kłamstwa i mordowanie. To bywało. Tylko że Zachód z tego wyrósł, a rosyjska cerkiew i państwo rosyjskie nigdy. Podkreślam, nigdy. W tej cywilizacji rosyjskiej nieznane są pojęcia takie jak fundamentalne pojęcia pacta sunt servanda. Umów się dotrzymuje. Dla Rosji zawsze, dla komunistów i dzisiaj dla Putina, podpisanie umowy jest tylko instrumentem w dalszej akcji. Umowy tylko i wyłącznie są po to, żeby działać dalej, używając tej umowy przeciwko jakimś tam adwersarzu. I druga zasada cywilizowanego prawa, neminem captivamibus, czyli nie wolno nikogo więzić bez udowodnienia mu przed sądem winy. No to wiemy i dzisiaj, co się dzieje z ludźmi, którzy popadną w ręce Rosjan. Więc zinstytucjonalizowane kłamstwo. Za caratu bardzo pięknie to opisał Marquis de Custine. Idea trzeciego Rzymu. I teraz jak do tego bolszewizm? Otóż bolszewizm w gruncie rzeczy był swego rodzaju kontynuacją idei trzeciego Rzymu przez stworzenie pojęcia państwa proletariatu, ateistycznego co prawda, ale państwa proletariatu, które zbuduje raj na ziemi. O tym, że to jest w ogóle fikcja i wariactwo, to nie musimy się tutaj przekonywać, ale moim zdaniem jest tu pewna myślowa kontynuacja. Wyrzuca się za nawias Pana Boga zupełnie, natomiast idea tego, że Moskwa jest jakimś mistycznym niemalże czynnikiem, który ma doprowadzić do szczęścia ludzkości, jest podobny, tyle tylko, że podobnie jak i wcześniej, środkiem działania jest kłamstwo, oszukiwanie, niedotrzymanie umów, masowe mordy. Narzędzia te same. Mamy komunizm sowiecki. Pan profesor Nowak w takim wywiadzie w Nowym Państwie przytoczył opinię, która wydaje mi się warto tutaj też przytoczyć, mianowicie takiego historyka kultury rosyjskiego, żydowskiego pochodzenia, Łotmana, o tym, w jaki sposób funkcjonuje władza w Rosji, a jak na Zachodzie. Otóż w Rosji poddani powierzają się władzy. Na Zachodzie poddani zawierają z władzą umowę. Nawet jeżeli to były monarchie, to monarcha był coraz bardziej spętany swego rodzaju umowami, prawem. Otóż to jest zasadnicza różnica. No oczywiście możemy sobie zadawać, gdzie w tym wszystkim jest Polska i nasza świadomość dzisiaj, bo to nie jest prosta odpowiedź. Ale to zostawmy na razie. To zresztą, moim zdaniem, jest związane bardzo silnie z antropologią prawosławną i katolicką.
W antropologii prawosławnej człowiek jest takim rabem Bożym, który w gruncie rzeczy wcale nie wie, dlaczego ma robić dobrze, jeżeli władza mu nakazuje robić co innego. W katolicyzmie zawsze podkreśla się wolną wolę. Człowiek jest stworzeniem Bożym obdarowanym wolną wolą. To jest fundament. Oczywiście z tej wolnej woli powinniśmy korzystać w taki sposób godny z tą ideą dziecięctwa Bożego, ale mamy wolność. Nie kto inny jak wnuczka Chruszczowa, która dzisiaj mieszka w Ameryce, napisała coś takiego. Kultura rosyjska jest czysto hipotetyczna. Rządzeni przez despotów przez większość historii, Rosjanie zostali przyzwyczajeni do życia raczej w fikcji niż w rzeczywistości. Jeśli na serio przyjrzeć się kulturze rosyjskiej, to co my tam widzimy? Oczywiście można tutaj wymienić kompozytorów, balet, które nie noszą tak wyraźnych treści moralnych. Można przypomnieć naukowców, Mendelejew, Pawłow, zgoda. Ale co o Rosji mówili nam najwybitniejsi pisarze? Ja zacytuję. Michał Saltykow-Szczedryn, cytat. Jeśli koniec XIX wieku. Jeśli zasnę i obudzę się za 100 lat, a ktoś mnie zapyta, co się teraz dzieje w Rosji, odpowiem, piją i kradną. Iwan Turgieniew. Rosjanin jest największym i najbardziej zuchwałym kłamcą na świecie. To Rosjanin uogólnia, to nie ja, prawda? Rosjanin uogólnia, czym są Rosjanie. Dostojewski. Rosjanie to naród, który wędruje po Europie i szuka, co można rozwalić i zniszczyć dla rozrywki. Dodać by jeszcze można, będzie szukać okazji, żeby wymordować tych, którym się to nie podoba. Więc napędową siłą rosyjskiego imperializmu jest idea III Rzymu, proletariackiego raju na ziemi, ale teraz mamy coś nowego. Niby nowego, mianowicie ruski mir. Otóż ja mam wrażenie, że ruski mir jest taką hybrydą, takim połączeniem III Rzymu, Świętej Rusi i materialistycznego raju na ziemi. To jest jakaś taka, powiedziałbym, nihilistyczna zupełnie metafizyka putinowska tego nowego miru. Łącząca po pierwsze nacjonalizm, i to szowinistyczny nacjonalizm, chyba największymi szowinistami narodowymi są dzisiaj Rosjanie, i z przekonaniem, że tylko naga siła jest najlepszym sposobem realizacji rzekomego Bożego Królestwa na ziemi. No to jest ideologia na skroś pogańska. Notabene warto przypomnieć tutaj Rasputina. Rasputin, bądź dosyć wpływowy człowiek w pewnym momencie, uważał, że to przy pomocy grzechu człowiek może się zbawić. Myślę, że to się nadaje do psychiatry, ale to funkcjonuje w umysłach wielu Rosjan. Takie dwa przykłady. Kanonizacja Mikołaja II, pamiętamy, jak on skończył, został zamordowany przez czekistów. A Putin, KGBista, wielbi KGB, czyli przedłużenie czeka. Jak jest możliwe, żeby uświęcić i kata, i ofiarę? No właśnie, przez twierdzenie, że przy pomocy grzechu człowiek się uświęca. Czy ostatnio błogosławieństwo patriarchy Cyryla dla polityki mordowania, gwałcenia, niszczenia osiedli mieszkaniowych, deportacji i krematoriów. Nie zapominajmy, Rosjanie używają krematoriów. Ile lat po wojnie i czyj to jest wzór, to nie trzeba mówić. Jaką więc wartość ma ruski mir, jeżeli środkiem jego realizacji jest, jak powiedziałem, mordowanie cywilów, kobiet, dzieci,
starców, bombardowanie osiedli mieszkaniowych. I czy jedyną wartością ruskiego miru jest nienawiść do obcych? I jeszcze hodowanie takiego koszmarnego przekonania, że jeżeli się Rosji nie da robić tego wszystkiego, to będzie pokrzywdzona. Otoczona przez wrogów, zagrożona i biedna. Tak przecież mówi Putin o upadku Związku Sowieckiego. Największa krzywda, jaką się wyczyniono w XX wieku, to jest upadek Związku Radzieckiego. My uważamy, że to należałoby do dzisiaj świętować. On uważa, że to była tragedia. Dlaczego? Dlatego, że nie dało się zrealizować tego imperium. Na zakończenie powiem coś może ryzykownego, ale wydaje mi się, że i nawiązując do pierwszego zdania, wniosek, jaki się mnie osobiście nasuwa, jest taki. Dla utrzymania pokoju i równowagi w świecie niezbędna jest dogłębna, mentalna derusyfikacja Rosji. Dziękuję.